Moi drodzy, jeżeli szukacie pomysłu na proste i bardzo smaczne przekąski sylwestrowe, to ten odcinek jest absolutnie dla was. Pokażę wam dwie rzeczy. Bardzo proste, ale niezwykle efektowne. Pasta z pieczonego bakłażana i krokiety ziemniaczane z wędzonym łososiem. W kilka minut. Bakłażany, owoce, które należy przygotować odpowiednio, mianowicie dobrze jest je upiec przed zrobieniem musu. Chodzi o to, żeby zrobić dobry mus z bakłażana. Mus z bakłażana jest wtedy przyjemny, kiedy rzeczywiście ma mocno przypieczoną paletę aromatu, tak powinienem powiedzieć. To znaczy, tam musi się dużo dziać. Możecie to zrobić albo na patelni, albo też najlepiej zrobić na płycie. Bakłażana trzeba przekroić na pół i nigdy nie robię musu z bakłażana, ja przynajmniej. Wy możecie robić absolutnie jak wam się sprawdzało, ale to, co chcę wam pokazać. Po pierwsze, nacinamy bakłażana tak, by miąższ był do samego dna, do skórki, ale skórka nie jest przecięta, ponacinany. Co więcej, bakłażana od razu doprawiamy solą i oliwą. Tak przygotowane cząstki bakłażana będziemy piec. Piec w piekarniku nagrzany do temperatury 180-190 stopni. Pieczemy długo. Pieczemy, aż cały bakłażan zrobi się pomarszczony, a ta część od strony miąższu maksymalnie brązowa. Po około 40 minutach różnica w bakłażanie upieczonym i nieupieczonym jest mniej więcej taka, jak tutaj widzicie. Wysuszony, objętość jego mocno sparła, w środku miękki miąższ, przesycony oliwą. No i teraz już, kiedy delikatnie przestygnie, zwykłą łyżką zdejmujemy skórkę, robiąc to w ten sposób, że wycinamy ze środka miąższ. Skórka z bakłażana, nawet mocno zmiksowana, ciągle pozostanie twarda i mało przyjemna, jeśli chodzi o jedzenie, więc zdecydowanie się jej pozbywamy. Wypieczony, aromatyczny i moim zdaniem lekko orzechowy bakłażan. Takiego smaku nabieram właśnie podczas pieczenia. Wzbogacony będzie od czosneczek. Jeden ząbek. Cytryna, bez skórki, ale sam sok. Dodam również coś, co spokojnie może zastąpić tę klasykę. Klasykę hinduską, bo baba ganusz, czyli potrawa z pieczonego bakłażana, w zasadzie mus z pieczonego bakłażana, choć sam pochodzi z Indii, to jednak tam jest robione w tej wersji tradycyjnej, z tahini, z pastą sezamową. Ja pasty sezamowej nie mam, ale pokażę wam, jak można bardzo łatwo taką pastę zastąpić, na przykład pastą z orzeszków ziemnych. To też doskonale smakuje, a jeżeli nie macie żadnej pasty, wystarczy dodać namoczone albo sparzone orzechy włoskie. Trzeba uważać, trzeba wcześniej sprawdzić smak tych orzechów, żeby nie były za gorzkie. Ale możecie taką pastę też sami przygotować. Ja już mam pastę z orzeszków ziemnych i tę pastę do środka dodamy. Najpierw bakłażan. Płaska łyżka pasty orzechowej, pieprz, sok z cytryny. Jeszcze jeden element, który się tutaj powinien pojawić. Zazwyczaj dolewamy oliwę. Dobrej jakości oliwę, która ładnie pachnie. Ja postanowiłem zrobić pastę z bakłażana, która będzie pachniała suszonymi pomidorami. Wykorzystam nie tylko pomidory, które zmienią nieco kolor pasty z bakłażana. Nabierze lekko kremowego odcienia, ale przede wszystkim dwa pomidorki do środka. Wykorzystamy oliwę suszonych pomidorów, która absolutnie unikalnie pachnie. Miksujemy najpierw wszystkie składniki suche, pozornie suche, a później dolewamy oliwę cienkim strumieniem, starając się złapać najlepszą konsystencję. Troszkę soli na samym końcu, to co bardzo lubię i co polecam, to żeby rzeczywiście ten mus z bakłażana miał taką luźniejszą konsystencję, nie sztywną. Pamiętajcie, że czym większy dodatek oliwy, tym lepsza konsystencja, bardziej kremowa. W momencie, kiedy dacie tej oliwy naprawdę mało, to będzie mokry mus z bakłażana. Ja takiego nie lubię, polecam wam wersję, która moim zdaniem jest dużo lepsza. Pamiętajcie również o tym, że w momencie, kiedy on jest ciepły, będzie zawsze luźniejszy. Jak go wstawicie do lodówki i wyjmiecie, będziecie mogli nabierać go, jakbyście nakładali orzechowe lody śmietankowe. Ponieważ oliwa w połączeniu z tą wodą zestali całość i to będzie rzeczywiście tak kremowe, jak miękkie masło. O, może tak. Miksujemy. Pierwsza rzecz. Czyli mus z bakłażana, moim zdaniem już jest gotowa, nic nie trzeba z tym robić. Wykładamy do miseczki, kremowy, gładki i mocno napowietrzony. Ten mus musi być puszysty. Jedyną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to wykończyć jeszcze, czyli udekorować. W końcu impreza sylwestrowa, więc kilka plastrów czosnku układamy na środku. Odrobina oliwy na samym końcu. Mus z bakłażana w mojej wersji, którą wam absolutnie polecam, tak może wyglądać. To jedna z dwóch rzeczy, którą zamierzam przygotować jako propozycję na imprezę sylwestrową. Jedna z dwóch, ale to nie koniec możliwości. Jeżeli mielibyście ochotę już teraz zerknąć, to tutaj jest playlista przepisów sylwestrowych.
Ja troszkę posprzątam i przygotuję się do krokietów. Pokażę wam, jak zrobić dobre ziemniaczane krokiety, które do tego musu, ale też do innego doskonale pasują. Krokiety z wędzonym łososiem. I kolejna, moi drodzy, propozycja na sylwestrową zabawę. Również prosta i szybka. Tym bardziej, że możecie stosować tutaj wiele możliwości, jeśli chodzi o zamienniki. Pire ziemniaczane, które mam w misce, możecie zastąpić ugotowaną ciecierzycą, fasolą i to czerwoną, białą, czy też soczewicą. Możecie też te ugotowane rzeczy kupić od razu w puszce. Odcedzić, odcisnąć i tak jak ja tutaj mam tę suchą masę z ugotowanych ziemniaków, wy możecie użyć jakiejkolwiek innej masy z ugotowanych warzyw strączkowych. Pire ziemniaczane, mięciutkie, gładkie, przetarte przez sito, ostudzone. Do tego pire, żeby je nieco związać, dodaję rozmącone jajo. No i teraz dodatki. Po pierwsze, dobrze odciśnięte kapary, lekko kwaskowe i lekko pikantne. Drobno siekam. Też świeży, pokrojony szczypiorek. Otóż zależy mi na tym, bo taka też jest idea, moim zdaniem, przekąsek sylwestrowych, taka powinna być idea, żeby zrobić potrawy, które będą potrawami prostymi w jedzeniu. Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, ale takie potrawy, że nie trzeba do nich dodatkowych sztućców, nie trzeba dodatkowych nakryć. Podchodzicie, bierzecie i jecie. Dlatego też będzie dużo rzeczy przyjemnych i pachnących. Jedną z tych rzeczy będzie też łosoś. Wędzony na zimno łosoś, który od razu trafi do pire. Posiekany tak samo jak kapary, albo też pokrojony, tak jak to teraz czynię, w drobną kostkę. Wszystkie składniki lądują do pire. Szczypior, kapary, posiekany łosoś. Doprawiamy to skórką z cytryny. Nie dodaję tutaj soku, ale skórka, która bardzo ładnie pachnie, to wszystko orzeźwi. Teraz to wszystko dokładnie trzeba wymieszać. Wymieszać na tyle dokładnie, żeby cała masa była równo połączona. W zasadzie te składniki, które dodaliśmy, żeby były równo rozłożone w całej masie ziemniaczanej. Wystrzegam się dodatku soli, ponieważ zarówno łosoś, jak i kapary oddadzą tę sól na pewno do masy ziemniaczanej, ale biały mielony pieprz na pewno dużej ilości. Mamy wszystko, a w zasadzie prawie wszystko. Jest jeszcze jeden element, który zawsze dodaję. Mąka kukurydziana. Jedna lub dwie łyżki mąki kukurydzianej. Tę mączkę kukurydzianą po to, żeby dodać aromatu, to jasne, mąka kukurydziana ładnie pachnie, szczególnie przysmażona, ale z drugiej strony też dodajemy po to, żeby związać tę wilgoć, którą dodaliśmy pod postacią jaja, która na pewno jest również w pire ziemniaczanym. Opanierujemy krokiety w mące kukurydzianej. Spróbujemy zrobić to tak, jak zazwyczaj może się robi krokieciki, żeby ładnie je uformować, bo z tym jest największy problem. Rozkładamy masę ziemniaczaną na brzegu mąki kukurydzianej w formie wałeczka, tak jakbyśmy robili kopytka. Łączymy i formujemy. Wałeczek tniemy na małe kawałki, możecie pokroić na większe, ale tak naprawdę chodzi o to, że krokiety będą bardzo delikatne. Czym mniejsze kawałki, tym lepiej i też łatwiej je później zjeść. Można je uformować różnie i to jest też piękne, że możecie je rozstawić takie jak teraz, albo też ukulać ładne małe kuleczki. Wrzucamy dolej. Krokiety muszą być dobrze wysmażone z zewnątrz. W środku ta masa będzie naprawdę delikatna, mięciutka. Oczywiście, jeżeli ostygną, będą nieco bardziej zwarte, ale takie ciepłe są naprawdę delikatne. Jedyne, co je chroni, to zewnętrzna warstwa mocno przypieczona. Ta warstwa powinna być absolutnie chrupiąca, więc kolor złoty to nie jest dobry kolor. To powinien być kolor naprawdę lekko brązowy. Cyk, na papierowy ręcznik. Krokiety, które w środku są naprawdę delikatne, pachnące, i super mięciutkie. Szybka, prosta, łatwa przekąska na Sylwestra. Jeżeli nie macie czasu, to mam wrażenie, że to jest potrawa dla was. Ciepłe.